Znajdujemy się w miejscu, gdzie pod koniec maja odbyło się jedno z największych studenckich wydarzeń w Polsce, Ursynalia 2009. Ursynalia w tym roku przybrały festiwalową formę. Na trzech niezależnych scenach odbył się rockowy piątek, alternatywna sobota, jedna folkowa niedziela. Mądre słowa. Jeśli bym nie lubiał, to bym nie przyjechał. Bawię się super! Ra! Dziękuję. Uważam, że Ursynalia to najświetniejsza, nieziemska impreza. Hej Maryczka, cicery, 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 rozczesy mnie kucery, kucery, kucery. Jesteśmy pod małą sceną, zaraz porozmawiamy z jej koordynatorem Tomkiem Skierasem. Na mojej scenie młode zespoły mają możliwość się wypromować, zagrać właśnie na dobrze nagłośnionej scenie przez profesjonalną ekipą. Jaki czat, ojejku! Pierwszy raz. Całkowicie warto. Było zajebiście, po prostu. Oprócz występów artystów z Polski i zagranicy odbył się szereg imprez towarzyszących. Między innymi Planeta Latina. Wielkie zawody sportowe AZS. Tutaj znajduje się scena elektro. Co można zobaczyć na scenie elektro? Na scenie elektro można.
Warto wspomnieć, że Ursynalia 2009 były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tegorocznych Ursynaliów, prócz licznie przybyłej publiczności i wsparcia sponsorów, zdarzyła się praca ponad 200 wolontariuszy związanych z samorządem studentów SGGW. Ja chciałem bardzo podziękować władzom, przede wszystkim za wsparcie, za podjęcie wyzwania organizacji wspólnie razem z samorządem studentów. Dziękuję. Thank you so much for this evening. You've been absolutely beautiful.